To jest jej kolor filmowy, ale mogę się mylić. Nie, przepraszam. Jak minimalizować ilość błędów w projektach zespołowych. Wielkie brawa. Okej. To ogólnie prace nad projektami możemy podzielić na dwa typy. Albo projekty rozwiązujemy sami, czyli mamy pełną kontrolę nad projektem, na tym, jak on będzie wyglądał, strukturą, jakie wtyczki używamy, technologie. Nasze błędy to nasze błędy. Ale największy problem jest w nich wtedy, kiedy sami sobie z nimi nie radzimy i albo musimy kogoś ściągnąć do tych błędów, albo musimy sami szukać. Jak kogoś ściągamy, to potrzebujemy jego czas na to. Przeciwieństwem są projekty zespołowe, gdzie o ile mamy personalnie nieco mniejszą kontrolę nad tym, co my robimy, natomiast zyskujemy to, że mamy więcej osób, możemy robić burzę mózgów, możemy pomyśleć o rozwiązaniach, co możemy użyć. Nie mamy wpływu na to, że nasz kolega zrobi jakiegoś babola, ale przynajmniej mamy lepszy support, jeżeli chodzi o błędy. Niestety bardzo często sprowadza to się do tego, że robiąc projekty samemu, błędy naprawiamy my, a jeżeli robimy projekt zespołowo, to nasze błędy rozwiązuje ktoś inny. Niestety najczęściej tak, że jedna osoba pokazuje, a reszta patrzy. Jakie mamy takie typowe problemy w pracy w zespole? Możemy mieć różne wersje PHP. Rzecz bardzo oczywista, mogą się często pojawić błędy. Ktoś potem musi tą wersję skorygować do tej, na której pracujemy wszyscy. Różne wersje WordPressa. Zdarza się. Pomyślcie sobie Gutenberg z początku, sprzed roku, bo projekt może trwać naprawdę długo. Ktoś ma Gutenberga sprzed roku, a ktoś ma aktualnego. Taka różnica, że coś się na pewno wywali. Możemy nie mieć jakiegoś pluginu, normalna sytuacja. Ktoś robi coś innego, dogrywa plugin, my go z automatu najczęściej od razu nie mamy. Importujemy najnowszą wersję z Gita i co? I mamy od razu błąd. Jak są różne, jak nie mamy pluginu, to możemy też mieć różne wersje. To samo co przy WordPressie. Wcześniejsza wersja pluginu, my mamy aktualniejszą, u nas będzie ok. Ale w drugą stronę, jak ktoś ma starszą wersję, a nie wie, że poszła aktualizacja, wywali się najczęściej. I brak spójnej bazy danych. Od razu powiem, o co chodzi, żeby to było jasne. Spójna baza danych, mam na myśli nie to, że wszyscy pracujemy na jednej bazie danych, tylko my tą bazę z jednego źródła czerpiemy. Że nie robimy tak, że każdy rozwija swoją bazę, tylko zawsze w pewnym momencie to my zaciągamy bazę ze stagingu po to, bo tam każdy gdzieś tą swoją pracę włożył. I po to możemy ujednolicić środowiska nasze deweloperskie. Korzyści po prostu mamy dzięki temu kilka, między innymi oczywiście mniejsza ilość błędów. I jeżeli mamy taki sam zestaw konfiguracyjny środowiska lokalnego, te same wersje PHP, te same zmienne PHP, oczywiście wersje WordPressa, te same pluginy, wersje pluginów i tą samą bazę danych, to się nagle okazuje, że wszyscy mamy te same problemy. I ciężko o taką sytuację, dziwne u mnie działa. A z tym się bardzo często spotykamy. I jakie są takie zalety tego, że my staramy się trzymać wszystko pod kontrolą, na jakim dokładnie środowisku pracujemy? Miałem taki przypadek, długi projekt, trochę się ciągnął. Wgrywałem jakiś blok na staging, dodałem go tam, gdzie trzeba. Przy okazji jakieś tam poprawki zrobiłem, okazało się, że WordPressa zaktualizowałem, pluginy. I po jakiejś chwili stwierdziłem, no fajnie, że dodałem blok, no ale wali mi errorami. Pierwsze co, zaciągam do siebie, oczywiście dziwne, u mnie działa, na stagingu nie działa. No to co, dla pewności, wszystko przez FTP, cały szablon zaciągam, dalej błąd. Baza, dalej błąd. Poszło to do czego? Że to przez to, że poszła aktualizacja pluginów, ona po prostu zrobiła problem. Dlatego na pluginy trzeba uważać, kiedy aktualizujemy. Najczęściej jak aktualizujemy, to tylko je i sprawdzamy, czy nic innego nie posypało. A o tym, jak to najlepiej sprawdzić, dowiemy się trochę później. Więc warto się zainteresować tym, co trzymamy na Gicie, żeby cały zespół korzystał z tego samego. Takim popularnym rozwiązaniem jest, trzymamy nas cały szablon. Jakie mamy tego w sumie korzyści? Tego, że nie trzymamy za dużo zbędnych rzeczy. Ale nie trzymając na przykład informacji o pluginach, pojawia się ten problem, że
Ktoś zainstalował plugin, a my go nagle nie mamy i się dowiemy dopiero po błędzie, jak będziemy szukali, co u nas zawiodło. Ale możemy pójść trochę bardziej obszernie. Chcielibyśmy całe środowisko trzymać. No ale wtedy trzymamy na przykład pluginy. Czy to się opłaca trzymać na GitHubie pluginy? No niekoniecznie. Można też oczywiście wrzucić WordPressa, ale nie wiadomo, co się wtedy stanie. Kolejną z takich rzeczy problematycznych są media. O ile jest ich mało, to nie jest problem, ale no media wypadałoby, żeby też gdzieś były trzymane, bo niekoniecznie jest sens, żebyśmy zaciągali 12 giga zdjęć tylko po to, żebyśmy mieli wszystko u siebie, a potem i tak się okaże, że ktoś coś doda nowego i znowu musimy pobierać te same kolejne zdjęcia, bo dowiedzieliśmy się, że ktoś coś dodał, a nam się wywala u samej góry strony pusta przestrzeń. Dlatego ja osobiście znalazłem fajny sposób, żeby zwiększyć tego niezawodność. Ja stosuję CDN-a, ale można użyć pluginu, gdzie wpiszemy adres stagingu, nasz adres. Ja zrobiłem prosty kod PHP, gdzie wpisuję domenę stagingową, swoją domenę i on mi wszystkie zdjęcia, adres URL do zdjęć podmienia z mojego stagingu na, czyli z mojego lokala na staginga. Dzięki temu wszyscy w zespole możemy mieć wspólne media, które są hostowane tylko na stagingu, natomiast my tych zdjęć lokalnie u siebie nie mamy, bo ich nie potrzebujemy, bo wszystko możemy pobrać ze stagingu. Dodatkowo te środowiska stają się o wiele lżejsze. Zazwyczaj to nie jest taki problem, bo kupienie po prostu większego dysku nie jest takim dużym kosztem. No ale ja jeszcze niedawno miałem problem taki, że miałem chyba 124 gigabajtowy dysk. Tam był Windows, tam miałem jeszcze Linuxa. Wrzuciłem kilka środowisk i mniej więcej bomba. No, trzeci staging z dużym projektem, nie ma już miejsca. Coś trzeba usuwać, coś trzeba kasować. Dlatego wcale nie musimy tych mediów trzymać lokalnie u siebie. Wszystkie możemy pobierać z stagingu. Więc rozwiązaniem, które ja stosuję od jakiegoś dłuższego czasu, to jest Bedrock. Czym jest Bedrock? To jest taka nakładka na WordPressa. On z zewnątrz sprawia, że WordPress w zasadzie jest taki sam, jednakże wewnątrz ten WordPress jest trochę bardziej zrobiony pod takie nasze potrzeby deweloperskie. Pierwszą rzeczą, która nam się będzie rzucała w oczy, to jest struktura plików, która jest zupełnie inna, ale bardzo korzystna. Możemy spojrzeć tak, pierwsza rzecz od góry, Composer.json. Nim zarządzamy wszystkimi naszymi zależnościami. WordPressem, pluginami, paczkami do Bedrocka. One też są będą potrzebne. Osobny mam plik konfiguracyjny, cały folder, w którym możemy skonfigurować nasze środowiska i zazwyczaj to, co mam w wp-configu. Kolejczymy z vendor, gdzie są paczki vendorowe. I osobny folder, którym jest web. I w webie będziemy w zasadzie mieli bardziej wszystko to, co już nas interesuje, a on się nam będzie dzielił głównie na dwa kategorie. Na samym dole WP, gdzie mamy osobno czystego WordPressa, który jest wydzielony do katalogu, przez co bez problemu możemy go dogrywać właśnie Composerem. I folder app, który zawiera wszystko to, co nam jest potrzebne do kodowania. Pluginy, które możemy Composerem zainstalować, szablony, które też możemy Composerem zainstalować, ale te wszystkie wersje trzymamy w Composerze i możemy zainstalować za pomocą linii command. Największy plus jest tego, że każdy będzie miał tą samą wersję pluginu, jeżeli je tak zdefiniujemy w pliku Composer.json. Z zewnątrz one wyglądają, tak jak powiedziałem, identycznie, także w środku to dokładnie jest to samo. Plusy tego, jak powiedziałem, separacja WordPressa. Co to daje? Nam daje to, że w zasadzie WordPressa raczej już nikt nie tknie, bo nawet jak go ktoś tknie, no to go przy kolejnej aktualizacji wszystko mu się odpisze. Dodatkowo WordPress jest trochę bardziej zabezpieczony, bo skoro jest w katalogu, no to już się musimy zalogować nasza strona, katalog WP i dopiero WP admin, więc gdzieś tam dodatkowe trochę bezpieczeństwo mamy. No ale oczywiście największa korzyść z tego, że z osobnym katalogu i WordPressa możemy trzymać informacje o wersji WordPressa właśnie w Composerze. No właśnie wracamy do Composera. W nim trzymamy wszystkie informacje o tym, żebyśmy mieli tych jak najmniej błędów, że czegoś nam brakuje. Mamy niższą wersję. Dalej.
Więc wersje tam trzymane dają nam tą niezawodność, że każdy ma dokładnie to samo. I jak taki plik wygląda? Na samej górze mamy zadeklarowane paczki, z których korzystamy. Kilka mamy rzeczy od Rootsa. Roots jest firmą, która stworzyła Bedrocka. I poniżej mamy szablony. Każdy szablon ma swoją wersję. Możemy ustawić na sztywną wersję, żeby oczywiście w górę nam się najnowsza wersja pobierała. Tak czy inaczej, przy dobrym zarządzaniu każdy będzie miał dokładnie to samo. I co służy do zarządzania tymi pluginami, skąd w ogóle bierzemy? Mamy osobny serwis, w którym mamy pluginy. Wpisujemy, co chcemy, szukamy. Ale na sam początek możemy się nieźle zdziwić. Szukam tutaj Yoasta. Ale ja tutaj Yoasta SEO nie mam. To był pierwszy dla mnie bariera, którą miałem, która mnie zniechęciła, żeby trzymać to w dalszym ciągu w Composerze. Ale jak pokombinowałem, to znalazłem, o co chodzi. Yoast SEO nie ma slaga Yoast SEO, tylko ma WordPress SEO. Tak samo w dolnym prawym rogu możemy zobaczyć jego wersję 21.2. I gdy ten slag wpisujemy, to dokładnie mamy tą wtyczkę, którą potrzebujemy. I w ten sposób szukamy wszystkie wtyczki, które są nam potrzebne, wrzucamy do tego Composera i już się praktycznie nie możemy, w ogóle nie możemy się tym przejmować, że coś będzie nie tak. Jak jest nie tak, osoba pobiera najnowszą wersję z Gita, aktualizuje Composera i ma dokładnie to samo, co mają wszyscy. Dodatkową rzeczą jest to, że jest rozróżnienie na środowiska. Możemy mieć wersję tam, ustawić wersję produkcyjną, to znaczy taką, którą może iść na serwer klienta, i wersję deweloperską, która ma dokładnie to, co potrzebujemy, czyli na przykład pokazuje nam wszystkie błędy, możemy mieć jakieś dodatkowe ustawienia w WP Configu i to wszystko możemy przełączać za pomocą jednej informacji w pliku, a wszystko jest trzymane w plikach env. Więc deklarujemy w pliku env proste deklaracje, co i jak. W wartości WPN mamy development, możemy zmienić na production i wtedy mamy wersję produkcyjną. Prosty, przejrzysty plik konfiguracyjny. Natomiast całą resztę rzeczy trzymamy w innym miejscu w konfiguracyjnych plikach i tymi się już nie przejmujemy. Zadeklarujemy raz, to potem dla całego projektu to jest, natomiast w tym miejscu tylko mamy te informacje, które są nam potrzebne. Ciekawostką jest linijka zakomentowana database URL, która nam umożliwi bezpośrednie połączenie się z bazą danych zdalną. Niektóre serwery już to mają, na przykład CyberForce wiem, że już ma, bo korzystałem. Plus jest tego taki, że możemy, nie ściągając bazy, przy drobnych fixach, mając tylko pliki, połączyć się z bazą zdalną i na nie, powiedzmy, wprowadzić drobną poprawkę lub tylko sprawdzić, czy wszystko jest, wszystko się zgadza. Tylko fajne jest to czasami plusem, że tą zdalną bazę danych możemy obsłużyć w dość łatwy sposób. Jak mówię, czasami no, nie ma potrzeby ściągania tej bazy danych, a wystarczy, że tylko się podłączymy tym linkiem i sprawdzimy, czy rzeczywiście działa tak, jak działać powinno. I mała jeszcze fajna, ciekawa rzecz. Jest trochę lepsze szyfrowanie haseł, więc jak ktoś kiedyś próbował dostać się do WordPressa, podmieniając hasło w bazie danych, szyfrując MD5, to już się może dziwić, już to tak nie przejdzie, więc już dla klienta tak łatwo na przykład dostępów nie odzyskamy. No ale mamy dzięki temu trochę też inne możliwości odzyskania tego hasła. Natomiast powiedziałem wszystko o pluginach, wszystko o tym, żeby WordPress działał dobrze, no ale zostały jeszcze właśnie błędy PHP-owe, serwerowe, które również mogą sprawiać problemy, które mogą sprawiać, że u jednego działa, u drugiego nie działa. Korzystałem na wielu różnych środowiskach. Od jakiegoś czasu skorzystałem z Dockera. Jest on modny, fajny. Uważam, że i w dalszym ciągu jest bardzo użyteczny. Paczkę, o której będę mówił, wrzucę również na GitHub, do siebie na LinkedIna, więc będziecie mogli ją spróbować, sprawdzić, przetestować, poczytać. Naprawdę jest to coś wartego do użycia. A dlaczego, to właśnie opowiem wam za chwilę. Definiujemy konfig naszego środowiska, czyli to, jakie mamy wersje PHP, jakie mamy zmienne środowiskowe, wielkość pliku upload, jaka może być maksymalna. I nie ma tu takiej sytuacji, że no, u mnie tych zdjęć nie mogę ich wysłać, bo mam duże zdjęcia, a kolega wysyła, bo jest na całkowicie czym innym. Wszystko definiujemy z góry, wszystko będzie działało. Możemy obsłużyć własne domeny. To jest jedna z najbardziej rzeczy, która mnie najbardziej irytuje, to jest tak, ja dostaję jakiś link do sprawdzenia,
i początek jest localhost 8080, potem jakiś mamy katalog i dopiero to, co nas interesuje. My możemy te domeny zdefiniować w zasadzie od razu nasze domeny lokalne w pliku env. Mało tego, na początku mamy plik w zasadzie env example, gdzie jest jakby szablon. Możemy już rzucić tą domenę testową, naszą lokalną, i każdy, kto pobiera, będzie robił środowisko, to w zasadzie już ma z góry zdefiniowaną domenę, na której działamy. Już ochodzi ta sytuacja, że dostajemy długi URL, który nas prawie nie interesuje, a dostajemy gotowy adres, który po wrzuceniu do siebie otrzymujemy dokładnie to samo, co ma inna osoba. O ile oczywiście mamy to, te same pliki i bazę danych. Mamy tam plik, który nam wygeneruje SSL lokalnie, więc znika problem z HTTPS-em, a wraz z tym z niektórymi pakietami, które wymagają połączenia szyfrowanego. WPS CLI, który jest naprawdę niezwykle przydatny podczas prac deweloperskich. Mailhawk to jest taki fajny klient do poczty, który nam przechwytuje wiadomości, które wychodzą z naszej strony. I nie musimy w zasadzie w kontakt formie podkładać naszego maila na czas testów, bo jeżeli wszystko robimy lokalnie, tutaj Mailhawk przechwytuje te maile. Mamy je dostępne pod w takiej wirtualnej poczcie na pod danym adresem URL u nas lokalnie i nic nie wychodzi do klienta. Wszystko trafia do nas i my możemy dokładnie zobaczyć, co wychodzi, gdzie i do kogo. I nawet jeżeli są jakieś zdarzenia, które wywołają maila, to te e-maile i tak się zatrzymają na tym kliencie. PHP My Admin, żeby pogrzebać i dowiedzieć się, czy rzeczywiście mamy wszyscy to samo, albo dlaczego coś tam działa, dlaczego nam coś nie działa, bo czegoś czasami brakuje w bazie. Największym tego plusem jest to, jak takie środowiska ujednolicone możemy stawiać. W zasadzie większość możemy robić z linii command. Pierwsza rzecz, bierzemy z gita. Możemy pobrać dosłownie wszystko, bo całe środowisko mamy na gicie, a wszystko po prostu doinstalowujemy do tego gita. Więc pierwsze jest, doinstalujemy do tego środowiska. Więc pierwsze co git, potem tylko konfiguracja naszych zmiennych serwerowych. Odpalamy Dockera, instalujemy za pomocą kompozera zależności, czyli pluginy, szablon i zależności Bedrocka. Następnie w szablonie też musimy coś tam zainstalować zazwyczaj, żeby nam działało, ile mamy własne szablony. Ustawiamy CDN-a, czyli to, żeby nam te nasze zdjęcia pobierało ze stagingu, a nie szukało ich u nas lokalnie. I ostatnia rzecz, importujemy bazę danych. W zasadzie tylko przy imporcie bazy danych bywa tak, że coś tam bywa, że musimy więcej kliknąć, natomiast całą resztę możemy dokonać tylko samą z linii command. A jeżeli bazę danych też wrzucimy w odpowiednie miejsce, nawet niekoniecznie musimy wrzucać, to wszystko robimy komendami. I to jest dokładnie koniec stawiania takiego środowiska. Bez FTP-a, bez wszelakich różnych problemów, wszystko przechodzi moim zdaniem szybko, łatwo i ujednolicenie. Są oczywiście wady tych rozwiązań, które też trzeba wspomnieć, bo niektóre rzeczy są naprawdę trochę schodkiem, tak to nazwijmy. Pierwsza rzecz, chcemy to wdrażać, skoro to jest Docker, wypada co nieco wiedzieć o VPS-ie. Mało tego, nieco, tylko trzeba umieć zainstalować tego Dockera, ewentualnie jakiś tam zrobić config, po to, żeby wszystko na VPS-ach działało. No ale nie tylko samo to na VPS-ach, bo również na zwykłych hostingach. I tu się pojawia problem, bo wypada wiedzieć, jak są tworzone foldery na danym serwerze, czy na przykład umożliwia zmianę przypisania katalogu do danej domeny, bo na przykład bywają tacy hostingodawcy, gdzie ustawisz domenę, na początek ją dostajesz, ale nie zmienisz jej katalogu, z której ona ma wczytywać stronę. Często bywa to problemem, z jednym serwerem miałem hostingodawcą, miałem z tym problem, prawdopodobnie przy kolejnej takiej próbie będzie odejście od nich, bo musiałem dokładnie wszystko na nowo ustawić, żeby ustawić tylko jedną domenę. Oni mi zresetowali wszystko, a ja musiałem wszystko skonfigurować na nowo. Jak mamy VPS-y, to i przyda się czasami znajomość Linuxa. Jak mamy Windowsa, przyda nam się WSL, żeby Dockera dobrze zrobić.
Oczywiście Docker. Na szczęście do samej obsługi nie trzeba dużo, bo wystarczy wiedzieć, jak się uruchomić, jak wyczyścić cache'a, ewentualnie jakieś podstawowe rzeczy, więc nie jest to nie samo jakiś bardzo duży nakład umiejętności, ale sama podstawa użycia obrazów nam w szczególności wystarczy, zwłaszcza, że rozwiązanie, które pokazuję Wam, dostarcza również gotowe komendy, żeby wszystko odpalić, tak żeby to działało. No oczywiście git, żeby wszystko razem trzymać. Na koniec jeszcze mam mały bonus odnośnie tego, jak pilnować, czy nasze zmiany nie powodują problemów tym, co zrobili inni. Żeby nie było tak, że my wracamy po jakimś czasie do naszego kodu, do naszych bloków i zobaczymy, one działają inaczej, a jeszcze gorzej, one coś sypią. Ja na to mam takie rozwiązanie, że robię archiwum bloków. I na czym to polega? To ma swoje dwa plusy. Jedna rzecz, archiwum bloków jest dokumentacją nie tylko dla nas, ale również dla klienta, bo tam będą zawarte wszystkie nasze bloki, a jak wiadomo, dokumentację albo się robi w trakcie tworzenia bloków, albo się robi na końcu, tylko że na końcu nikomu jej się nie chce dobrze zrobić, a kiedy ją robimy w trakcie pisania naszego kodu, to ma to po prostu więcej sensu. Więc ja tworzę osobny custom post type, nazywam go przykładowo custom blocks. Ustawiam, żeby wszystkie wpisy były jako single i ustawiam, że on ma mieć archiwum. Każdy blok, który tworzę, wrzucam do osobnego singla i tam robię jego różne, przeróżne warianty. Tu jest taki przykład, jak to mniej więcej wygląda. Mamy dwa różne bloki, które robiły listy, tylko są akurat podstawowe listy, ale one tam ogólnie miały kilka dodatkowych rzeczy. I wypisałem, jakie zmienne dokładnie zrobiły każdy widok. Plus jest tego taki, że jak ktoś coś zmieni, może dokładnie zobaczyć tą stronę i zobaczyć, czy te bloki dalej się zachowują tak, jak zachowywać się powinny. Bo jeżeli ktoś coś zmieni w bloku i się posypie, to w tym miejscu może mieć, nie wiem, 6 kombinacji tego samego bloku z różnymi wariantami. Jak gdzieś się coś zmieni i ma się posypać, to właśnie na takiej stronie nam to wykaże. A żeby było lepiej, po to korzystamy z archiwum, żeby te bloki trzymać na przykład jednym po drugim. I dzięki temu możemy mieć bibliotekę bloków. Tu są tylko oczywiście jedne warianty, żeby można było zobaczyć, jak to wygląda. No ale mamy blok po bloku. Możemy wszystko zobaczyć, czy to są zmiany, które my zrobiliśmy, czy one w żaden sposób nie wpłynęły na inne bloki. Możemy zobaczyć przyciski, jakie mamy zdeklarowane. Wchodzi nowa osoba, ej, ale jakie są w ogóle przyciski, jakie są klasy? No wchodzi tu i ma dokładnie klasy przycisków, jakie są używane. Mało tego, oczywiście każda... Wszędzie tu tutaj są nagłówki, to są osobne single, więc może wejść, znaleźć Buttons Group, wchodzi w tego edycję i ma dokładnie te bloki, może je tam skopiować, użyć u siebie, ale wszystko ma poddane na tacy, jakie są możliwości tego bloku. To wszystko, dziękuję. O, cieszę się, marzyłem o takiej sytuacji. Dziękuję. To dajcie mi jeszcze pytanie. Daję szansę. No, jest szansa. Wykorzystana. Czy mógłbyś opowiedzieć o ukrywaniu obrazów na ten stage? To znaczy, kto to robi, czy każdy z demów, jak potrzebuje, ma dostęp do tego stagingu i ukrywa obrazy? Czy musi prosić kogoś, kto tam ma dostęp, żeby potem właśnie przez ten VPS widział ten obrazek u siebie? I zakładając, że ktoś wdraża nową funkcję czy jakieś zmiany, to on będzie ten obrazek potrzebował wcześniej grać, niż ten staging dostanie te zmiany jakby wgrane, nie? Czy to jakieś problemy robi? Okej, tu jest istotny workflow, jak pracujemy, jakoś wypadło mi z głowy, żeby o tym trochę wspomnieć, ale tak, lokale są nasze, co my tam nie zrobimy, to robimy to tylko dla nas. Zrobimy tam sobie jakiś błąd, ten błąd jest tylko nasz. Natomiast skończyliśmy jakąś sekcję, wrzucamy ją na staging, tam wrzucamy właściwe media, wszystko co jest tym potrzebne. Potem najlepiej pobrać oczywiście u siebie gita na aktualnego, żeby mieć mastera zdalnego i dość często opłaca się na przykład zaimportować bazę danych
ze stagingu do siebie po to, żeby te zmiany, które wdrożyliśmy, były widoczne u nas. Właśnie takie, miałem okazję już to stosować w kilku projektach. Oczywiście może to być męczące, że musimy co jakiś czas tą bazę zgrywać, ale ta baza jest naszym jakby źródłem, która jest w zasadzie dość wolna od błędów, bo my tam wrzucamy rozwiązania, które są już gotowe, które są dobrze działające i każdy może je pobierają do siebie tam co jakiś czas i mamy tą pewność, że nie mamy tej sytuacji, że my mamy jakiś klucz w bazie danych, a ktoś go nie ma. Natomiast co do zdjęć, właśnie tak samo jest. Te zdjęcia są na stagingu, adres URL mamy w bazie danych, zasysamy bazę danych do nas, więc mamy nagle ścieżki do tych zdjęć, a CDN nam podmienia to URL i mamy zdjęcia u siebie. Wraz z contentem, który stawiliśmy, oczywiście na staging. Porady jutro 200 zł za godzinę, jakby co, więc macie jeszcze szansę. Muszę rozmawiać z tobą, Słapiemy się. Wielkie brawo.